Jakiś czas temu przy okazji testów myszki obiecałem wam, że jeżeli im aktywność będzie odpowiednia, to postaram się niedługo skombinować kolejny budżetowy sprzęt dedykowany graczom. I tak też zrobiłem, słowa dotrzymuję, więc mam nadzieję, że wy także to docenicie w jakiś sposób, na przykład łapką w górę. Poza tym również subskrypcją wraz z dzwoneczkiem, szczególnie, że będę miał dla was przy okazji coś specjalnego. Natomiast przechodząc do rzeczy, przed wami Crux Meteor, klawiatura w nowej wersji, odświeżonej wersji, że tak powiem. Jakiś czas temu na kanale XCOM miałem okazję testować Crux Comet, była to również budżetowa klawiatura, tam bez podpórki pod nadgarstki, jeszcze w tej starszej wersji pozbawionej wielokolorowego podświetlenia, a dzisiaj zabieramy się właśnie za klawiaturę Meteor w tej nowej odsłonie, która kosztuje 139 zł, więc jest to stosunkowo tanio, biorąc pod uwagę klawiaturę mechaniczną. Czy warto jest się nią interesować? Zapraszam do oglądania, a przy okazji również obok mnie wyświetla się Instagram, tam też warto wpadać, żeby być na bieżąco z kolejnymi testami, które dla was przygotowuję, tam są takie spoilery. Tyle tytułem wstępu, lecimy. Generalnie sprawa wygląda tak, że klawiatury entry-levelowe za przysłowiową stówkę są idealną opcją dla osób niezdecydowanych, bądź też takich, które nie przywiązują większej wagi do sprzętu. Przeważnie bowiem lepiej jest dopłacić do klawiatury za około 200 zł, takie jak GK530, ale jeżeli nie macie środków, to voilà. Oto Crux Meteor, wielokolorowe podświetlenie, przełączniki Ultimu i podpórka pod nadgarstki. Wszystko w kwocie poniżej 140 zł, aczkolwiek myślę, że przy ewentualnych promocjach będzie jeszcze taniej, bo w wypadku starszej wersji Meteora właśnie takowe się zdarzały. Zestaw z kolei wygląda następująco: pudełko z opisami, klawiatura z zamocowaną podpórką, kluczyk do ściągania nakładek, no i papierologia. Jak za tą kwotę jest naprawdę nieźle. Już przy pierwszym kontakcie z klawiaturą czuć, że niezależnie od dalszych wrażeń, całość zbudowano solidnie. Klawiatura jest ciężka, z matowego tworzywa, a pod nakładkami rozpościera się już metalowa płytka wzmacniająca konstrukcję, no i chroniąca przed ugięciami. Wszystko utrzymane w czarnej kolorystyce. Podpórka pod nadgarstki jest z kolei dodatkiem wstępnie przymocowanym do klawiatury na stałe. W jej wypadku czuć znacznie większą elastyczność tworzywa, aczkolwiek swoje zadanie podczas użytkowania spełnia i to jest najważniejsze. Można ją jednak zdemontować, ponieważ pod spodem zawiasy wkręcono małymi śrubkami, więc jeżeli uznacie, że ten element jest dla was zbędny i zbyt dużo miejsca na biurku wymaga, no to wtedy droga wolna, możecie go usunąć. Będąc na spodzie, warto wspomnieć także o gumkach poprawiających stabilność urządzenia. Ogumowane są także pojedyncze regulacje kąta nachylenia poprzez obecne nóżki. Kabel z kolei jest w oplocie, z organizerem mógłby być bardziej elastyczny, aczkolwiek na blacie układa się nieźle. Wydaje mi się, że ta surowa, ostro ciosana bryła Meteora z jednej strony może mu wyjść na plus, ponieważ jest to design bardziej zachowawczy, który trafi do większej ilości użytkowników, ale z drugiej strony, no moim zdaniem, Kometa wyglądała ciekawiej i bardziej wyróżniała się na tle budżetowej konkurencji. Natomiast jeżeli chodzi o design, chciałbym zaczepić o jeszcze jedną rzecz, mianowicie Crux wspomina o tym, że w nowej wersji mamy podświetlenie RGB, co jednak nie jest do końca prawdą, ponieważ nie mamy tutaj stricte podświetlenia, które przy każdym przełączniku może świecić milionem barw. Zamiast tego pojawia się 6 stref, które wyłącznie imitują tą formę fali, natomiast nie ustawimy konkretnego jednego koloru dla wszystkich przełączników, więc przed zakupem warto zastanowić się, czy taki pojedynczy efekt z kilkoma animacjami wam się będzie podobał, czy też wolicie przykładowo stonowaną, jednobarwną strukturę podświetlenia, która jest w podstawowej wersji Meteora. Kwestię podświetlenia mamy zatem załatwioną i mam nadzieję, że zrozumieliście mniej więcej, o co chodzi mi z tą nadinterpretacją RGB względem faktycznego stanu, z jakim się spotykamy. Nie zmienia to jednak faktu, że taki układ, co by nie mówić, wygląda znacznie lepiej niż często spotykane liniowe podświetlenie w tańszych klawiaturach. Przy okazji nie mogę też zarzucić zbyt wiele równomierności i płynności w 14 dostępnych trybach, jest naprawdę w porządku. Oczywiście tymi opcjami manewrujemy bezpośrednio z pozycji klawiatury, trochę brakuje mi tutaj aplikacji, w myszkach Crux takowa mi jest. Tutaj natomiast musimy być zdani wyłącznie na to, co widać na załączonym obrazku. Idąc jednak tym tokiem, no nie ma programowania, nie ma też makr, zresztą instrukcja doskonale objaśnia, co pozostaje wśród możliwości. Można tutaj wspomnieć m.in. o profilu Gaming Mode, wówczas przycisk Windows zostaje zablokowany. Z opcji dedykowanych graczom mamy także pełny anti-ghosting i to w zasadzie wszystko, co tutaj trzeba wspomnieć, anti-ghosting działa. Swoją drogą nakładki to ABS. Po wyjęciu z pudełka jest to przyjemna matowa struktura, która z czasem oczywiście ulega
pewnemu przetarciu, podobnie jak namalowane dodatkowe symbole, które znajdują się na klawiszach funkcyjnych, ponieważ tam jest zwyczajna farba. Czcionki typowe dla tańszych klawiatur o delikatniej gamingowym zacięciu, nie jestem może ich jakimś gigantycznym fanem, ale problemu z odczytaniem znaków absolutnie nie ma. Przełączniki, tak jak wspominałem wcześniej i jak można się domyśleć patrząc na cenę, są od Outeamu. Mamy dwa modele, które posiadają deklarowaną żywotność na poziomie 50 milionów kliknięć. Jeżeli chcecie klawiaturę głośną, z wyrazistym klikiem, wybieracie przełączniki Blue, natomiast z mojej perspektywy nie jest to najlepszy przełącznik, bardzo głośny przede wszystkim, co mnie przykładowo odstrasza, a poza tym również da się zauważyć taki metaliczny pogłos, który pojawia się w przypadku największych klików, dajmy na to spacji czy też Entera. Druga opcja to Braun i te Wam zdecydowanie rekomenduję. Pracują ciszej, nadal mamy taki charakterystyczny punkt przetarcie, dzięki czemu odnotowujemy aktywację, natomiast pisanie czy też granie na nich z mojej perspektywy jest po prostu przyjemniejsze, a w tym momencie możecie ich posłuchać i dajcie znać, który Waszym zdaniem jest ciekawszym wyborem. Ogólnie co do działania, no klawiatura nie sprawia większych kłopotów. Oczywiście musicie mieć świadomość, że to produkt budżetowy. Niestety da się to odczuć najbardziej w przełącznikach. Outeamu nigdy nie były moimi ulubionymi klikami, szczególnie w wersji Bloom, i to się prawdopodobnie nie zmieni. Browny natomiast są niezłe, klikają gładko i nie było problemu z odczytaniem poszczególnych poleceń. Klawiatura pracuje szybko, nakładki nie są przesadnie chybotliwe, bo i na przełączniku pojawiają się dosyć marginalne luzy, których w codziennym użytkowaniu tak naprawdę nie czuć. Dopiero kiedy zaczynamy się im bliżej przyglądać, no to wtedy da się zauważyć, że jednak mocowanie mogłoby być znacznie stabilniejsze. Dużo daje podpórka pod nadgarstkiem, co prawda w ostatnim czasie przestała być dla mnie priorytetem, ale jeżeli już dostałem ją, to doceniam, bo niweluje ona wyrazisty uskok względem wysoko osadzonych nakładek. Pod tym względem jest w porządku. Klawisze też osadzone w odpowiednich dystansach. W testowanej podstawowej wersji Comet na kanale XCOM niektóre z nich potrafiły ze sobą wadzić. Tutaj dystanse są zachowane, więc nie ma się do czego przyczepić. Naprawdę jak na budżetowy produkt jest nieźle. Jest naprawdę bardzo nieźle. Przechodzimy do podsumowania i tutaj powiem tak, jeżeli faktycznie nie możecie pozwolić sobie na jakiś większy wydatek w przypadku klawiatury mechanicznej, bądź dopiero wchodzicie w ten światek i zastanawiacie się nad tym, czy będzie to dla Was dobry wybór, to wówczas Crux Meteor jest jak najbardziej fajną opcją, moim zdaniem nawet lepszą niż Crux Comet, ze względu na to, że za niewiele więcej otrzymujecie podpórkę pod nadgarstki, co znacznie poprawia wygodę podczas codziennego użytkowania. Podświetlenie wielokolorowe dla jednych to będzie plus, dla innych minus, pamiętajcie, że macie wybór, możecie skorzystać z tej nowej odsłony, bądź też skusić się na starszego Cruxa Meteora, który ma podświetlenie miedziane. To, co zdecydowanie Wam rekomenduję w przypadku tej klawiatury, to wybór przełączników Brown, a nie Blue, ponieważ Blue, no, z mojej perspektywy nie są idealnym wyborem, bardzo głośne, niestety nie aż tak przyjemne w codziennym użytkowaniu jak Browny, które są trochę cichsze, a podczas użytkowania moim zdaniem nie czuć w nich aż takiej taniości. Także to tyle, jeżeli chodzi o Crux Meteor. Jak mówię, jest to opcja dla wszystkich tych, którzy na klawiaturze mechanicznej chcą przeoszczędzić, natomiast pamiętajcie, że możecie dołożyć kilkadziesiąt złotych, no i wtedy dostaniecie, dajmy na to, SPC Gear Giga 530, 40 czy 50, klawiatury droższe, ale jednocześnie na przełącznikach Kale z pełnym RGB. Także jest to produkt warty rozważenia i warty być może dodatkowych kilkudziesięciu złotych. Natomiast, tak jak mówiłem, będę miał dla Was również pewną niespodziankę, mianowicie do wygrania klawiatura Crux Meteor i Crux Comet w kolorystyce właśnie tej sześciostrefowej. Jeżeli chcecie wziąć udział w rozdaniu tych dwóch produktów, to w komentarzu pod spodem napiszcie biorę udział. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem oraz być subskrybentem tego kanału. To bardzo istotne warunki. Od momentu wrzucenia tego filmu na YouTube'a 2 tygodnie, zresztą zaglądajcie w opis, tam będzie dokładny termin trwania konkursu. Jak mówię, wystarczy pod spodem napisać biorę udział, łapeczka, subskrypcja i któraś z tych klawiatur trafi do Was. No, to tyle. Zapraszam również na Instagrama, który pojawia się obok mnie. No i do usłyszenia w kolejnych nagraniach, które niebawem pojawią się właśnie tutaj. Także trzymajcie się. Hej!